Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 15. Cóż będziemy dzisiaj robić? Na farmie bez zmian, czyli kiszonka, w tej chwili chyba pszenica i inne ciekawe rzeczy. Natomiast no oprócz standardowej gry, którą będziemy robić bez większych zmian, bo tutaj się niewiele już zmienia w tym czasie, tylko sobie działamy w takim składzie, jaki mamy, dopóki nie uzbieramy kasy na kolejny kombajn do buraków cukrowych. A że nie mam czasu teraz w tej chwili grać, że tak powiem, bez was. No jakoś mi się doba skróciła. Dużo obowiązków pozapracowych przede mną, więc pogramy standardowo i coś tam wam opowiem, bo chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. No, mówiliśmy ostatnio o meczu Legii ze Sportingiem Lizbona, to w poprzednim odcinku. Natomiast w tej chwili dosyć ważne jest chyba, żebyśmy pogadali o zamknięciu stadionu Legii. No to też jest chyba ważne zagadnienie, które wiele osób może poruszyć, wiele osób się może z tego śmiać. Bo teksty typu bydło na stadionach jest jakby znane i chyba dosyć powszechnie jeszcze używane w społeczeństwie. I ciężko z tym polemizować, no. Jakby tego nie negujemy, no bo może nie tak jest, natomiast takie osób po prostu na stadionach, czy to w Polsce, czy za granicą, troszkę jest. Na czym polega problem? Między innymi na tym, że w Polsce się o tym mówi w mediach. Na Zachodzie jest troszkę inaczej. Ja, jako że troszkę w tym świecie kibicowskim siedzę, to wiem, że to nie jest tak, że w Polsce na stadionach jest bydło. Koniec kropka. To tak nie wygląda. Tak naprawdę jedynym krajem, który w bardzo dużym stopniu wyeliminował te zachowania chuligańskie, jeżeli chodzi o tą scenę europejską, to jest Wielka Brytania. To się bierze głównie z bardzo, bardzo dużych kar finansowych, które są za zakłócenie meczów. Nie wiem, czy wiecie, ale za takie wybiegnięcie na przykład na murawę, tak? Na stadionie w Wielkiej Brytanii jest chyba 250 tysięcy funtów kary. I to jest tak naprawdę jedyny powód, który decyduje, że tam chuligaństwa nie ma. Że nie ma rozgrup. Bo za rozgrup jest podobny, tak? Podobne kary finansowe. Jest to jakby no logiczne, to kosztuje tyle, że jak oni się tego nauczyli, że jak taki Jan Kowalski wybiegnie na ulicę, to na stadion, przepraszam, to będzie miał do końca życia to spłacał. Ale to jest jedna z paga kaloszy, a druga jest taka, że tam po prostu nie ma chuligaństwa na stadionach. Ale to nie jest tak, że nie ma chuligaństwa jako takiego. To też znowu, jak nie czytacie kibicowskich pism, nie jesteście na forach kibicowskich, to nie wiecie, że tam też się normalnie biją na ulicach. Tam się po prostu biją w pubach. Kibice Chelsea napadają na puby Arsenalu i odwrotnie, tak? Tam się dzieje raczej na ulicach, a nie na stadionach i to jest jakby spora różnica. I o tym myślę, że powinniście wiedzieć, że to nie jest tak, że tam nie ma idiotów. Znaczy, idioci są wszędzie. Ja już tam troszkę tych lat żyję na świecie. I też jakieś głupie rzeczy robiłem, jak każdy młody człowiek. Albo większość młodych ludzi. Natomiast no, to takie zachowanie, jak było na tej Borussii, to dla mnie jest po prostu szczyt kretynizmu. I najprościej dlaczego? Bo tam nie było żadnej prowokacji, nie było też awantur na stadionach.
Kibice Borusy nie zachowali się agresywnie, no poza tam jakimiś takimi zaczepkami, które są zawsze i wszędzie są. No i pamiętam na Legii dużo awantur. Pamiętam Witamy w piekle z Widzewem, tak? Jedną z większych awantur, które były na Murawie. Pamiętam jakieś tam z Lechem, zabieganie przez Teddy Boysów medali piłkarzom Lecha na trybunie krytej, starej, naprzeciwko Żlety. Znaczy ja to pamiętam, bo ja na tych meczach byłem. I to zawsze było tak, że coś tam się zdarzyło. Ostatnio jak była Jagiellonia z Legią grała i tam kibice, chuligani Legii się wdali na ten sektor gości i tam w sumie no pobili tych kibiców Jagiellonii. To też było karygodne. Natomiast mało kto o tym wie, ale to było poprzedzone tym, że kibice, czy inaczej, chuligani Jagiellonii Białystok przeskoczyli z tyłu przez płot, który był niechroniony przez ochroniarzy i wbiegli na promenadę za sektorem rodzinnym i tam dzieciaki z szalików ograbiali. No to była taka sytuacja. Przed tym, jeszcze przed rozpoczęciem meczu. I tam chyba 3-4 dzieciaki dostały po głowie, krew się polała. Oni potem wrócili tam przez to płot do siebie i byli zadowoleni bardzo. To też nie jest tak, że usprawiedliwiam teraz, natomiast z reguły takie rzeczy się dzieją z jakiegoś powodu, że ktoś coś głupiego zrobi. A tu jest to przykre, bo z tego co wiem, to Borussia nie zrobiła nic głupiego, tak? Znaczy prowokatorem całej sytuacji byli Polacy, którzy chcieli dokopać Niemcom, tak? I to jest żenujące, bo to jest jednak piłka nożna. Bym jeszcze zrozumiał, gdyby oni gdzieś tam chcieli bić w lesie czy na ulicy. W ogóle jestem z racji tego, że powinni zrobić po prostu KSW chuligańskie i niech tam się leją. Nawet 5 na 5 czy 10 na 10 są takie, takie walki czasem. Nawet w telewizji był jakiś taki turniej organizowany chyba w Rosji. Nie w telewizji, tylko na YouTubach możecie znaleźć. Nie pamiętam, kurczę, nazwy, jak znajdę to wam podrzucę w komentarzu link, zaraz sobie zapiszę. Ale było takie coś, że tam nawet byli nasi Polacy, tam był Lech, tam była chyba Arka, tam był Ruch, były jakieś tam drużyny z Anglii, byli chuligani z Rosji, oni tam się lali. Niech, i byłoby dobrze, gdyby te sytuacje nie miało miejsca na stadionach. Znaczy ja rozumiem, że oni chcą się sprawdzić, ja rozumiem, że udają są patriotami. Ja już dojrzałem, tak, i na temat patriotyzmu już wam coś tam powiedziałem. To też wam może w sotoraczkach, żebyście sobie ten odcinek odświeżyli. Bo dla mnie nowoczesny patriotyzm wygląda zupełnie inaczej niż ten, który jest obecnie. Natomiast co jest ważne? Słuchajcie, ważne jest to, żeby osoby, które tak sobie uważają, są super kibicami, a są naprawdę chuliganami i troszkę bezmózgami, żeby się opanowały. No. Problem jest taki, że takie osoby najczęściej rządzą w klubach. Decydują o zgodach, organizują wyjazdy. W Lechu Poznań nawet organizował catering na stadionie, tak? W porozumieniu z klubem. Bardzo ciężko jest to jakoś wyrzucić. No, to jest jakaś część tego świata kibickiego, która jest wszędzie. Co do rad, co do awantur, uwierzcie mi, one są w Niemczech na stadionach. One są we Włoszech na stadionach. To się zdarza po prostu wszędzie. Z różną częstotliwością. Natomiast głównym czynnikiem, który jest ważny, jest to, że we Włoszech czy w Niemczech nie piszą o tym na pierwszych stronach gazet i nie pokazują tego w wiadomościach. Tam by jest awantura, winni idą do więzienia, dostają kary finansowe, dostają zakazy i nikt o tym przez 8 dni nie mówi w mediach. U nas jest odwrotnie. Znaczy my nie możemy tego nagłaśniać. Bo jak to nagłaśniamy, to tylko te osoby czują się ważniejsze. Czują splendor.
i czują się ważne, a to jest bzdura, trzeba ich marginalizować, trzeba ich karać, ale to o tym nie można pisać. Teraz wyobraźcie sobie, jaka jest strata marketingowa dla klubu z powodu zamknięcia stadionu z Realem. To jest 10 lat pracy marketingu wyrzucone w plecy. To my się cofamy do Wilna. Jak ktoś tam śledzi troszkę scenę kibicowską albo występy Legii w pucharach, to Legia chyba 10 lat temu około grała z Żagilisem Wilno i wypadało na to, że odpadniemy w tam rundzie eliminacji do Ligi Europy, w którejś tam rundzie, jednej z ostatnich, i kibice Legii rozwalili niemalże stadion. Bili się na mrowie z policją, potem Legia była chyba wykluczona z pucharów. Czy my się cofnęliśmy do tamtego czasu? Ja nie wiem, czy się uda tą sytuację nadrobić. Szczególnie jeżeli chodzi o marketing, no bo mówiłem o tym, tak? Żeby była silna Liga, musi być silna Legia, musi być silny Lech i tak dalej. Jeżeli takie sytuacje się zdarzają, to żadne poważne firmy nie będą chciały inwestować w te nasze kluby. Nie chodzi tylko o Legię, chodzi o wszystkie. Bo taka awantura kładzie się cieniem na całą Ligę, na całą polską piłkę. Na bez pieniędzy, o których też mówiłem chyba w poprzednim odcinku, my nie zrobimy kroku do przodu, będziemy ciągle się gnietli w tym naszym podwóreczku i się fascynowali meczem Wisły z Legią. To tak nie może wyglądać, to jest jakiś absurd, słuchajcie. Bardzo szkoda, że te nasze... Znaczy to też nie są kluby, bo to nie jest wina klubów z drugiej strony, to jest wina ludzi. No. Bo mówię, to też jest tak, że nie da się. Pamiętają, co było w Wiśle, jakie były protesty i kibice nie chodzili na mecze. W Lechu było podobnie. Ja się obawiam, że to jest bardzo ciężki temat, bo nie można niestety tego dialogu z kibicami zablokować. Klub nie może dawać bezmyślnie zakazów stadionowych, bo Legia próbowała tego bić za ITI. Nie wiem, czy znacie ten temat, czy nie znacie. No, był taki duży protest kibiców i tam przez 2 lata praktycznie nie było na Legii żadnych fanów. Tam tylko jakieś tysiączki przychodziły. No, bo ITI też wymyśliło, że będzie walczyło z kibicami. I generalnie sprawa jak najbardziej słuszna, żeby chuliganów ze stadionów wyplenić, żeby nie było rasizmu czy nacjonalizmów na stadionach. Jest to w pełni zrozumiałe dla mnie. Natomiast widzicie, ITI to robiło w sposób zero-jedynkowy, czyli to jest tak, kluby orientacyjnie wiedzą, kto jest na przykład w chuliganach Legii, tak? Kluby chcąc, nie chcąc współpracują z policją, bardziej lub mniej. One wiedzą, którzy kibice są na przykład w grupie chuligańskiej, tak? No i problem był na przykład z ITI taki, że oni się dowiedzieli, kto jest w tej grupie chuligańskiej i dali zakazy stadionowe ludziom bez powodu. Także nie można karać człowieka za coś, czego jeszcze nie zrobił. Wspaniałe jest to, że w tej chwili chyba tak 60 osób dostało zakazy po tej awanturze z Realem. I wspaniale, bardzo możliwe to są wszystkie osoby, które tam były podczas tych rozgrup. Oczywiście możemy powiedzieć, że późno. No może tak, ale lepiej chyba późno niż wcale. Taką tezę zaryzykuję. I to nazwią, to jest dobre, to mnie to jakoś tam cieszy, żeby takie jednostki bardzo agresywne, które bezmyślnie powodują takie sytuacje jak ta z Realem, żeby ich na scenach nie było. To jest pocieszające. Natomiast musimy pamiętać o jednym, że za tym musi pójść zwiększenie bezpieczeństwa na stadionach. Pamiętamy reakcję ochrony podczas meczu z Borussią. To jest jakiś absurd. Pamiętacie reakcję policji
podczas meczu z Jagiellonią Białystok, że kibice mogli spokojnie Legii się wedrzeć na sektor gości i te całe filmiki z awanturą trwają chyba 7 czy 8 minut. I od samego początku było wiadomo, że oni tam będą chcieli się wedrzeć, bo dużą grupą zaczęli napierać na bramki, a policji nie było, ochrona uciekła. Czyli jeżeli to tak ma wyglądać, to ten poziom się nie zwiększa, nawet się pogorszy. Kiedyś za młodu wysunąłem taką tezę, że chuligani na stadionie X muszą być, bo bez nich chuligani z drużyny Y całą normalną publikę z stadionu wywalą. Ale tak to niestety może wyglądać. No jeżeli się okaże, że klub jeden wyeliminował chuliganów i to przy takiej reakcji, jaka jest ochrony, to kluby przyjezdne będą mogły, tak powiem, ten stadion opróżnić raz, dwa, trzy. No. To też tak nie może być. No, to muszą być jakieś takie zorganizowane, słuchajcie, systemy tej ochrony. I bo bez tego nic nie zrobimy. No. Chuligani Legii cofnęli klub o 10 lat. Albo i więcej. No, straty marketingowe są ogromne. Ja nie wiem, czy to się uda tak szybko odbudować. Nie będzie sponsorów tytularnych, tak? Nie będzie nazwy stadionu marketingowego za kilka milionów złotych. No bo żadna poważna firma nie będzie chciała inwestować w klub, w którym dzieją się takie rzeczy. Klub, który po 20 latach awansuje do Ligi Mistrzów, tak? Czyli no, po prostu niewyobrażalny sukces piłki jako takiej naszej, i potem taka sytuacja jak z Borusją. I ci wszyscy sponsorzy, którzy chcieli się ogrzać w Lidze Mistrzów, tak? Chcieli się pokazać w Lidze Mistrzów, no bo ten czas antenowy jest ważny, tak? To teraz odejdą i nie będą chciały inwestować w klub, więc to może być bardzo szybko przejedzone. Właśnie mówię o kibicach, no bo ja nie jestem jakimś takim już fanatycznym kibicem, żeby chodzić na wszystkie mecze. I też mnie nie kręci to, że to będzie Liga Mistrzów tak bardzo. Raczej kapcie bardziej mnie interesowały niż stadion od samego początku. To też dlatego, że wiedziałem, że ta dystrybucja będzie zorganizowana w taki sposób, że nie będę miał okazji kupić biletów, ale nie mam o to pretensji, bo też uważam, że możliwość zakupu biletów na Ligę Mistrzów powinny mieć osoby, które regularnie na ten stadion chodzą. To jest dla mnie jakby logiczne. Nie powinno być tak, że ktoś, kto naprawdę jest kibicem Realu, a nie Legii, i na Legii nie był nigdy w życiu, teraz kupi bilet, bo gra Real. To tak nie powinno wyglądać. Ja się cieszę, że tak tą dystrybucję biletów przeprowadzono. No ale jednak te osoby powinny mieć możliwość zobaczenia na łazienkowskiej Realu Madryt. Oczywiście, może się jeszcze zdarzyć tak, że Legia się odwoła, bo wiem, że taki plan jest i uda im się jakoś złagodzić tą karę, bo mi się wydaje, że Legii wizerunkowo na chwilę obecną bardziej by się opłacało zapłacić, nie wiem, 500 tysięcy euro kary, ale żeby ten mecz się odbył przy pełnych trybunach. Mam nadzieję, że będą do tego dążyć, żeby UEFA nie karała Legii tak surowo zamknięciem stadionu, bo tu finanse w tej chwili nie mają znaczenia, tak? Myślę, bo oni tak są już stratni. Ale podejrzewam, że woleliby wyjść na zero, ale tych kibiców przyjąć. No i czy zmieni się jakoś polityka klubu wobec kibiców, wobec Żylety? Nie wiem, race. Ja zawsze, dla mnie zawsze race były bardzo klimatyczne. Mi się zawsze kojarzyło z piłką i uważałem, że to jest fajne. I wiem, że podobnie myślał prezes Legii, że on jakby karę za racę wkalkulował w budżet. To dla niego było normalne, że to będzie, bo to jest jakiś tam smaczek, to buduje atmosferę i tak jest. Race są we Włoszech, race są w Niemczech. Jakby to tam jest normalne. Oni po prostu płacą te kary i koniec. My też powinniśmy je płacić. No ale jakiś stopień tej tolerancji powinien być postawiony. Nie może być tak, że przed chwilą była awantura
na Borussii, przedtem były jeszcze jakieś inne, to tak nie może wyglądać, to trzeba coś zmienić. Bo to jest naprawdę żenujące i to tylko szkodzi. To tak samo jak z tym patriotyzmem, o którym mówiłem. Machanie flagą nie jest patriotyzmem, no, to tak nie działa. Trzeba myśleć, co się robi. I to jest patriotyzm, no. Inaczej to jest tylko marnowanie po prostu tego kraju, no. No to też jakby inny temat. To co do meczu. Mam nadzieję, że uda się prawnikom Legii napisać skuteczne odwołanie. Mam ogromną nadzieję, że kibice będą mogli ten mecz z Realem obejrzeć. No i też mam nadzieję, że Legia zrobi jakiś tam kolejny krok, żeby to chuligaństwo ze swojego stadionu wyeliminować. No to tak nie może wyglądać dalej. Jeśli mówię o rasizmie, po prostu to jest tak. Ja na Legię chodzę od, jak szybko policzymy, to tak z 16 lat. Może nawet trochę więcej. Więcej. 18 lat chyba. No nieważne, musiałem zabrać pierwszy bilet, bo je zbieram. Ale słuchajcie. No i ja wiem, co tam się dzieje. Znaczy ja wiem, że na przykład oprawa Dżihad Legii nie miała nic wspólnego z rasizmem, tak? No bo nie miała. To jest Fundacja Nigdy Więcej wysyła pismo. To chodziło o coś innego, ale ja wiem to dlatego, że w tym świadku kibicowskim siedzę. Czy kibice Legii powinni wiedzieć, jak może być odebrany ta oprawa? No powinni wiedzieć, no. Nie zrobili tego. Ale na przykład wiem, że flaga White Legion i słynne pioruny. Ja wiem, że to jest powiązanie, nawiązanie do neonazistów, bo takie grupy występują na stadionie. I czy to jest coś dziwnego? Nie, no dla mnie nie jest. Ja to potępiam, ale wiem, że tak jest. I głupie tłumaczenie, że White Legion jest od białych koszulek, bo były takie oświadczenia stowarzyszenia, to jest takie głupie tłumaczenie. Bo ja wiem, że Dżihad Legia to nie miało to raczej nic wspólnego z islamskim terroryzmem, to wiem, że ta flaga, która teraz jest zmieniona oczywiście już, to ona miała ten podtekst neonazistowski i tak było, no klub musi to eliminować. A musi to być przez dialog z kibicami. Muszą być zakazy, tylko żeby nie było protestów, tak jak było kiedyś, no to te kary muszą być za coś. Te kary muszą być sprawiedliwe, zgodne z przewinieniami. Nie można dawać zakazu tylko dlatego, że ktoś jest w jakiejś grupie albo z kimś się przyjaźni, albo koło kogoś stoi. Kto będzie zrobiony z głową, no to jest szansa, że coś tam się uda z tym tematem zdziałać. Jeżeli nie, no to będziemy mieli jeszcze większy kłopot. No. Bo nie oszukujmy się, to kiedyś powiedział też prezes Legii chyba, że żeby Legia przy takim standardowym sezonie, jakby na przykład, powiedzmy, że awansuje do fazy grupowej Ligi Europy, się utrzymała, to musi mieć średnią frekwencję na meczu około 18 tysięcy. Jeżeli to jest mniej, to się nie bilansuje. No, jeżeli to się nie bilansuje, to nie dodają im kredytu. Nie będą mogli wbudować akademii, nie będą mogli zatrudniać nowych piłkarzy i ten klub będzie grał coraz gorzej. Chyba wszystkim chodzi, żeby to coraz lepiej się rozwijało. Oczywiście, okej, ja wiem, że kibicowi Lecha nie zależy na tym, żeby Legii się dobrze działo i kibicowi Wisły też. Natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę całą piłkę, no to tak jak mówiłem, nie ma silnego Lecha bez silnej Legii i odwrotnie. Ja też jestem za tym, żeby konkurencja o mistrzostwo była jak najwyższa. Jestem za tym, żeby co roku w ostatniej kolejce się kto zdobędzie mistrza okazywało. Dlaczego? Dlatego, że to spowoduje, że nasi piłkarze będą umieli grać pod presją. I te gorsze ogniwa będą eliminowane wcześniej, gorsze psychicznie, a piłkarze będą w dobrych klubach tylko ci, którzy są w stanie utrzymać formę przez cały sezon i są w stanie grać na wysokim poziomie przez cały sezon, tak?
To jest bardzo ważne. I taki piłkarze powinni być w tych czołowych klubach w Polsce już. I mam nadzieję, że tutaj się w tym aspekcie ze mną, słuchajcie, zgodzicie. Muszę zrobić jeszcze kochani miniaturkę tylko do odcinka, bo już nam mamy 25 minut jeszcze. Trzeba te rzeczy porobić. Tego tylko odstawimy. Dużo zostało tego, że ze dwa przejazdy. Ja się znowu jak zwykle go zgadałem. Co do miniaturki, to myślę, że zrobimy sobie miniaturkę tutaj, moi drodzy. Podczas wysypywania jęczmienia z kombajnu. Może być ładna miniaturka. Taką wtedy zaryzykuję. To chyba ten kombajn się w złym miejscu zaciął. Oczywiście, jak zawsze. No to go przestawimy. Tutaj sobie staniemy. Czy wiecie co? Staniemy odwrotnie, żeby dać, żeby można było pokazać przód tej mojej całej fugi sprzętu. Dobra. Ciebie jeszcze nie puszczam, bo nie wiem co ci dać. Ciebie musimy znaleźć. Podjedźmy. Oczywiście trzeba będzie wysiąść z naszego kochanego kombajnu. I zrobimy jakoś tak, wiecie. Podjedź kawałek. Potem cię puścimy na automacie. Wsypiesz czy nie wsypiesz? Chyba nie wsypiesz, co? Co powiecie na taką miniaturkę? Chyba będzie ładna, nie? Też tak myślę, że będzie ładna. Dobrze, ja wam kochani dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie proszę łapkę w górę. Będę też wdzięczny za jakieś suby, oczywiście standardowo. I do zobaczenia kochani w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć.